aktualnie który Pan budował w tym świątyni, prawda? Wszyscy drodzy księża, wszyscy nasi drodzy goście, nasza bywa, czy wyjuwani, którzy przeżywacie na pewno wielki dzień swojej parafii. Bo chociaż mówiąc realnie, Kościele się dawno cieszycie i wielu, wielu ten Kościół zostawił i sprawdziły się te słowa o świątyniach pańskich, że to jest dom Boga i że to jest brama do nieba. Dla wielu już ta świątynia była bramą do nieba. Są w Bogu, widzą Boga, radują się. Na pewno jest to dom Boga już od wielu lat. A przecież ten dzień dzisiejszy ma jakąś wyjątkową, mistyczną, duchową wymowę. To nie tylko to, że zostanie w historii archidiecezji ta data wpisana, dzień konsekracji tej świątyni. To nie tylko to, że właśnie wszystko to zostanie zaksięgowane jakoś też w murach, zapisane i też świadomości Kościoła Częstochowskiego, że jest ta świątynia w pełni już doskonała. Nie tylko te zewnętrzne, można powiedzieć, wyrazy, które świadczą o momencie tej świątyni, ale przede wszystkim uroczystość dzisiejsza ma wymowę duchową. Tyle lat już tutaj przychodzicie, ale trzeba mieć się dziś, aby ostatecznie przyjąć jakby kropkę na i poślubili Boga żywego, który jest miłośnikiem Kościoła, a to się wyraża w tym, że zamieszkuje z nami w kościołach budowanych ludzką ręką. Trzeba Bogu powiedzieć, jaki wielki, wielki kochał. Czas, by powiedzieć, wielkie kocham. A kocham najpiękniejszy wyraz miłości to wierność. Trzeba by się powiedzieli, będziemy wierni. Będziemy wierni naszemu Bogu. Będziemy wierni, choćby trzeba było nawet cierpieć. Będziemy wierni w tych czasach, takie jakie one są, a różne one mogą być. Laicyzm się bardzo burzy, podnosi głowę. Czujemy to wszyscy. Oby w ostatnich tygodniach laicyzacja, lekceważenie trochę tego, co święte, co jest Kościołem katolickim. Na pewno trzeba w takich czasach bardzo mocno i bardzo serdecznie Bogu powiedzieć: kocham, będę wierny. Będę wierny mojemu Kościołowi. Ja nie mamy, to już nie mamy. Ślubujemy. Ślubujemy. Miłość do Chrystusa, oblubieńca naszych Kościołów. Ślubujemy miłość do Kościoła, który się wypowiada właśnie w tych Kościołach pisanych od małej litery Doma Bożym. Więc czas na takie słowo, słowo serca, takie wielkie słowo. I dobrze, że się tak licznie przyszli, by Panu Bogu powiedzieć właśnie dzisiaj takie piękne słowo.
do tego słowa pobudza nas dzisiejsza liturgia. Przedstawia nam liturgia słowa, Ewangelia zwłaszcza. Ewangelia nam przedstawia naprzód Saduceuszu, a później Faryzeuszu, Osadeusza, o tej partii jak gdyby Izraelu, która nie wierzyła w zmartwychwstanie, choć Izrael wierzył w zmartwychwstanie, to Saduceusze nie wierzyli i Pan Jezus ich upokorzył w tym sensie, że wykazał, że są niekonsekwentni, że życie bez wiary zmartwychwstania sensu nie ma. Odeszli ze wstydem. Czytamy w Ewangelii. Ale przybliżył się wtedy ktoś z grupy faryzeuszów, uczonych w piśmie, troszkę takich zarozumiałych, mieli świadomość, że wszystko wiedzą, że są czyści, że są idealni, że zachowują prawo Boże. Chcieli z Chrystusa jak gdyby kozi róg zapędzić. Zapytać go o coś, co nie byłoby poznane. Ale może tak tłumaczy się dzisiaj w świetle egzegezy, może ci, którzy zapytali Chrystusa, a które z przykazań jest najważniejsze, po prostu się pogubili. Bo Bóg powiedział 10 razy w przykazaniach, jak należy żyć. Nie będziesz miał pomówcy złych oprócz mnie. Nie będziesz wzywał mnie jak Boga Twojego adresu. Pamiętaj, jak mi się poświęcisz. Przyjmuj swoje matkę Twoją. Jedna mi to, Jezus to, rzeka. Nie głód, nie porządek. Jasno powiedziane. Ciężki słów. Później Bóg najwyraźniej powiedział, że wszystko się sprowadza do miłości. Będziesz miłował Pana Boga Twojego, z całego serca, ze wszystkich sił, ze wszystkich myśli, z całej istoty swojej, z całej duszy. I będziesz miłował Ciebie jak Ciebie samego. Streścił wszystko Bóg, przemawiając do Izraela. Streścił wszystkie obowiązki. Chociaż tak to było, to jednak później ludzie tak namnożyli takich dodatkowych przepisów, nakazów, zakazów odnośnie różnych zachowań i czy myć ręce, jak myć ręce, czy dotykać, czy wolno dotknąć zmarłego, jak się oczyszczać, no tyle tego było. W czasach Pana Jezusa było 613 takich przepisów. 613. Czysta. I 65 ile w roku przepisów zakazujących i 258 takich i znowuż dodatkowych przepisów. Wierzono wtedy, że człowiek ma tyle istotnych części w ciele swoim. I dlatego razem tyle, aż było tych przepisów. Można się było pogubić się wszystkim. Prawdopodobnie, że ten poboczny faryzeusz też już lubił właściwie. Co to takie jest ważne? I Pan Jezus wtedy zapytał go, przypomniał sobie, jak to najważniej powiedziane, że właściwie wszystko się sprowadza do miłości Boga i człowieka. Będziesz miłował Boga, a ja z całego serca, ze wszystkich sił, ze wszystkich myśli, całej istoty duszy.
całkowicie, totalnie, najbardziej. Wspaniałomyślnie będziesz miłował Boga. Protusowus, papież mówi, który kochał Boga naprawdę żarliwie, gorąco, wspaniałomyślnie. I będzie miłował z jego swego, jak się znanego, na tych dwóch przykazaniach. Wszystko się opiera. Nie wolno nie widzieć człowieka, bo Bóg jest zakochany w człowieku. Bóg kocha człowieka. Człowieka trzeba bardzo szanować, kochać. Miłuj bliźniego jak siebie samego. I na tych dwóch przykazaniach wszystko się opiera. Pan Jezus to przypomniał. Ale patrzcie, jak to bardzo logicznie wszystko postawione. Bóg jest miłością. Bóg jest miłością. To, co stanowi o istocie naszej, jak mówimy w ogóle, wiary, o istocie chrześcijaństwa. To jest właśnie przekonanie, że Bóg jest miłością, że Bóg kocha do końca. Tak dalece Kościół to wierzył, że jego wielcy święci, doktorowie mówili, że wystarczy jedno zdanie, by człowiek był szczęśliwy, jedno zdanie z Biblii. Bóg jest miłością. Oby Biblia składała. To zdanie wystarczy. Bóg nas kocha. Przypomniał to błogosławiony Jan Paweł II, który na różne sposoby tłumacząc nam Ewangelię, mówił o tym miłosiernym Bogu, idącym w miłości do końca nas miłował, który uczył o Bogu ludzkim, o Bogu, który w każdym człowieku znajduje upodobanie. Błogosławiony Jan Paweł II nawet przeciwstawiał religię monoteistyczną, mówił, to nie synagoga Kościół katolicki. Ci się gorszą, że Bóg tak umiłował, że stał się człowiekiem i że za nas umarł na krzyżu, że się wyniszczył, wykrwawił, umarł dla nas, by zmartwychwstać. Ojcze Święty mówi, że chrześcijaństwo to nie islam, który wierzy w wielkiego Boga, bije pokłony, Allah jest wielki, ale odrzuca stanowczą prawdę o krzyżu, o męce, o tej miłości do końca. To się nie mieści tym wielkim religią w głowie, że Bóg tak kochał ludzi, że za nim umarł, że poszedł na krzyż, że zmartwychwstał. To chrześcijaństwo jest religią miłości. To my wierzymy, że Bóg poszedł najdalej, bo przyjął nasz grzech, bo przyjął śmierć, żeby nie było niszczycielskiej śmierci, żeby nie było potępienia dla tych, którzy chcą Bogu służyć i wierzą i przyjmują miłość. Bóg poszedł miłości najdalej. Błogosławiony Jan Paweł II nawet powie, że jakby za daleko są to zgorszenie i kwetów Żydów uważali, że mówić o krzyżu, o męce Chrystusa, o zmartwychwstaniu, potem to skandal, to głupstwo. Przecież stał się głupstwem dla jednych, skandalem dla drugich. Na pewno daleko poszedł Bóg swojej miłości. Tak, Bóg nas miłował. Ale też wypada, żeby człowiek naprawdę Boga kochał.
Żeby człowiek na miłość odpowiadał miłością. I dlatego jak mieliśmy w dzisiejszej Ewangelii, wszystko sprowadza się do tego, by Bogu mówić kogo? By Bogu mówić miłuję. Czy ty mnie miłujesz więcej niż inni? Pytał trzy razy nawet. Czy tego Piotra, głowę kościoła, dziadna głowa kościoła, pytał Jezus. I tak Bóg żąda tej miłości. Chce, byśmy go miłowali z całego serca, ze wszystkich myśli, całej duszy. A bliźniego, jak Ciebie samego. Mamy kochać Boga, a Bóg został nam dany w Jezusie Chrystusie. Tak Bóg miłował świat i Syna swojego reprezentanta, żeby człowiek nie zniknął. Ale idźmy dalej w naszym myśleniu wiary. Kościół istnieje na przedłużenie Chrystusa, bo wypłynęła krew i woda. Można powiedzieć, że na krzyżu Bóg wypłynął krwią i wodą sakramentalną Kościoła. Istnieje Kościół. My mamy kochać Chrystusa, ale Chrystusa w Kościele. I mamy kochać Kościół. Zatem idzie miłość. Miłość tego wszystkiego, co się w Kościele dzieje. A w Kościele mówi Bóg do człowieka. A w Kościele Bóg się człowiekowi udziela. Bo chrzest, bo bierzmowanie, bo zawsze Eucharystia. Komunia święta, ofiara miłości. Cała nadzieja z tą wynikająca. I dlatego za tą miłością do Chrystusa, za tym Piotrowym, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Za tym ma iść ten drugi adres do Chrystusa w Kościele i do Kościoła samego. Kościele, Ty wiesz, że Cię kocham. Za tym Kościołem, jako tym ciałem mistycznym Chrystusa, przeszczeniu, zbawienia, zasiną nowy Boże, Kościoły. Trzeba kochać Kościół, bo tu Bóg do nas mówi. Bo tu są sakramenty, bo tu ksiądz odprawia Eucharystię. Tu mamy Boga. Tak się Bóg daje. Tak Bóg się z nami przyjaźni. Kościele się. I dlatego na naszą miłość do Chrystusa jakoś nakłada się ta miłość do naszych kościołów, do kościoła w znaczeniu duchowym, tej wspólnoty ponadmiliardowej, która nas prowadzi pod przewodem papieża, biskupów i do tych domów, gdzie Kościół się najbardziej wypowiada domu Bożym. Czas zmiłowania byście dzisiaj powiedzieli tak mocno i serdecznie. Boże, kocham. Kocham Ciebie i dlatego kocham mój Kościół. A w konkrecie, co to wszystko znaczy? Wszystkie te ceremonie, które przeżywacie, które pójdą jeszcze dalej, będą takim przypomnieniem. Jeśli kochasz, to jeśli kochasz, to tak wyrażaj swoją miłość.
miejsca, w którym mieszka. Już przeżyli. Przeżyliśmy drogę ulicą. Jaka żona była piękna. Jak pięknie śpiewaliśmy. Naprawdę, królewska droga. To było właśnie wielkie kocham. Kocham Cię Boże i dlatego będę miał drogę do mojego kościoła. Będę miał drogę czy ścieżkę wydarną do mojego kościoła. Będę tutaj chodził, będę tu chodził na nabożeństwo. Czasem na nabożeństwo. Będę się naprawdę tego kościoła trzymał, bo bez drogi do kościoła nie ma spotkania z Bogiem. Tu się spotykamy z Bogiem. Kościół jest po to, żeby się zbawić, spotkać w jedyny sposób. Nigdy się tam człowiek z Bogiem nie spotka, jak w kościele. Bo w kościele człowiek ciało i krew Boga, szeroko się mówi. Ja to zobaczę, byśmy mieli drogę do kościoła, byśmy kochani na końcu. Przyrzekam Ci, Jezu, drogę do kościoła. Będę miał drogę do kościoła. Kiedyś może kilka lat temu był taki film Rosji wyprodukowany. Staruszka prawosławna dowiaduje się, że w Petersburgu, jeszcze wtedy w Leningradzie, nowe drogi przebili. Mówią jej o tym, a ona mówi, a po co mi te drogi, jak one do cerkwi nie prowadzą? Drogi. Mogą być drogi różne, dobrze, potrzebujemy bardzo dróg, ale najważniejsza to jest droga do kościoła. Dla katolika najważniejsza droga to jest droga do kościoła. Dlatego, żeby tę drogę uczynili, można powiedzieć, że nogami przyrzekali, robiąc tę drogę, czyniąc tę drogę, że to będzie nasza droga. Było później oczyszczenie, pokropienie murów, uświęcenie tych murów jeszcze raz, ale nie tylko murów. Teraz to oczyszczenie i poświęcenie murów było nasze oczyszczenie. Nawialiśmy obietnice chrzcielne, tym samym przyjmowaliśmy wodę, jakby wodę chrzcielną, oczyszczenie. Trzeba wierzyć mocno i wiedzieć, że ja, człowiek, jestem grzesznikiem, że ja grzesznik, nie jestem aniołem. Nie jestem czysty. Ja grzeszę. Ja popełniam grzech. I nie tylko. Jak próbuje teraz mówić współczesna psychologia, winy, przewiny, pomyłki życiowe, nie. Grzech, obraza Boga. Jak ja Boga nie słucham, jak ja lekceważę trochę, jak ja bliźniemu krzywdę czynię, to ja popełniam grzech. To jest wielkie zło. Ale za wiarą grzech, za świadomością, że jestem grzesznikiem, niechże idzie wiara, odpuszczenie grzechów. To straszne, gdybyśmy byli grzesznikami bez szansy oczyszczania się z grzechów. W Kościele jest oczyszczenie grzechów. Kościoły są po to. Te domy Boże, żeby się oczyszczać, żeby się bić w piersi na początku Ewangelii, żeby się spowiadać, żeby uklęknąć za tak zwanym postępem dzisiejszych czasów.
czas niestety bardzo często idzie lekceważenie grzechu. Nie wiara, grzech. I papieże wszyscy prawie w ostatnich czasach będą mówić, że największym grzechem dzisiejszego człowieka to jest to, że nie nazywa grzechu grzechem. Nie czuje się jakby winny. A jeśli się czuje winny, to nie widzi, nie widzi. Sensu wyjścia z grzechu, nie widzi oczyszczenia. I tu trzeba powiedzieć, że byłoby fatalne, gdybyśmy widzieli tylko to, że jesteśmy brudni, grzeszni i gdybyśmy nie mieli tej wiary, że Bóg nas może oczyścić, że Bóg nas może uzdrowić. Odkupienie to jest uzdrowienie człowieka. Wierzę w oczyszczenie. Kocham i dlatego będę jak ci ludzie z Ewangelii do Boga nieraz przychodzi mówić: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Ty możesz mnie oczyścić. Ty mi przebaczysz, że gdy grzech człowieka płacze przed Bogiem, człowiek idzie do nieba, mówi się na ust. Wiara w odpuszczenie grzechu. Kocham i dlatego wierzę, że Bóg mi grzechy odpuści. I ja się skruszę. Bóg najbardziej tego chce, żebyśmy umieli się kruszyć wtedy. Nie myślmy, że Bóg liczy na to, że będziemy jak aniołowie. Nie będziemy aniołami. Będziemy grzeszni. A większość człowieka jest tym, że się nawraca, dźwiga, usrania, podnosi. Że się spowiada czasem. Jakie dobre są te kościoły. Jakie wspaniałe. Że człowiek może tutaj oczyszczać się, jakby kąpać w miłosierdziu Bożym. Dalej, że żyjemy na tą bardzo ważną ceremonię już. Mianowicie przypomnienie, że Kościół to szkoła Boga, a my jesteśmy uczniami Boga. Pokazałem Biblię i powiedziałem: niech tej świątyni będzie głoszone słowo Boga dla zbawienia naszego. Przyjęliście te słowa słowami Amen, tak? Zaczęła się szkoła Boga. Być chrześcijaninem to chodzić do szkoły Bożej. Bóg ma słowo. Jedyne, ostateczne, najwyższe. Jakie to ważne, żebyśmy wiedzieli o tym dobrze i praktycznie, że w Kościele, w naszym Kościele katolickim, Bóg do nas mówi, byśmy to słowo przyjmowali, byśmy Biblię czytali, byśmy pozwalali, żeby nas Biblia czytała, żeby nam do sumienia zaglądała. Mamy być uczniami Boga. Czasy. Nie trzeba wiele mówić, jak to wygląda. Przecież to, co tak brutalnie się przejawia obecnie, to czy poprawność filozoficzna, czy poprawność polityczna, a więc ustanawianie nowych przykazań, aborcja, eutanazja, i złe podejście do rodziny, do wizji. Ileż tych ustaw lajskich praw przykazania Bożą. To wszystko prowadzi człowieka do nich.
coraz bardziej będziemy zagubieni jako ludzkość, jako Europa. Cóż tego, że mamy wynalazki, że my tacy mądrzy uwielbowali. Jeśli się krótsze rzeczy gubimy i takie nieraz ustawy stanowimy. Bóg wie, co jest człowieka. I znowuż te słabe, bo określenia błogosławionego Jana Pawła II, tylko Chrystus wie, co jest człowieka. I dlatego on wie, że przykazania są dla człowieka. A jeśli nam nie wychodzi, właśnie, możemy się oczyszczać, możemy Boga przepraszać. Ale zawsze trzeba próbować Słowo Boże przestrzegać i niepoprawność polityczna, laicka, bezbożna, ale poprawność boska. Boga trzeba słuchać więcej niż ludzi. Zaczęliśmy taką szkołę w naszym kościele kapłan, który przemawiał, głosił Słowo Boże. Wy będziecie czytać sobie Biblię, rozważać ciągle i ciągle. To jest szkoła, szkoła Boga. Bądźmy dobrymi uczniami. Najważniejsze ceremonie przed nami. Eucharystia. Bóg jest miłością, która się objawiła przez śmierć na krzyżu, przez zmartwychwstanie. To nam zostało dane. To się uobecnia w latach sakramentalnych, we mszy świętej. Będziemy bardzo ten ołtarz dzisiaj czcić, namaszczać. Bardzo będziemy ten ołtarz omawiać. Bardzo będziemy ten ołtarz światłem ogarniać. Można powiedzieć, to jest nasze zbawienie, to jest i Golgota, i grób zmartwychwstania, cała nadzieja ołtarza. Przed ołtarzem zanosi płakanie. Myśmy byli w niewoli, płakaliśmy i odwoływaliśmy się do ołtarza. Jak święte są ołtarze. I dlatego mówimy Bogu, kocham, patrząc na ołtarz. Bo my na tym ołtarzu będziemy się ofiarowywać. Przeświętą uprawiają się teraz po soborze odprawy w postawie stojącej. W pewnej części się stoi. Kapłani zawsze stali przy składaniu ofiary. Wy też składacie siebie w ofierze. Z Jezusem. Jezus bierze nasze ofiary, przedstawia Bogu. No i oczywiście Bóg się nam daje w odpowiedzi. Komunia święta, ciało. Niepojęte przyjaźni nam oferuje w sakramencie Eucharystii. Bo jak święte są to ołtarze, trzeba byśmy się z nimi zjednoczyli, złączyli, byśmy szli przez życie z ołtarzem, z ołtarzem. Nie chcieliby żyć bez ołtarza. One nas zbawiają, bo one ubezpieczają zbawienie. Będzie też bardzo wygodna ceremonia, która nam przypomni, że my powinni być ludźmi modlitwy. Obok Kościół się napełni dymem kadzielnym. Obok oznacza nasze kontakty z Bogiem. Mojżesz wchodzi w obok. Dymy kadzielne, w których się znajdziemy, będą
naszym opowiedzeniem się za życie modlitwy. Nam wolno do Boga mówić. Nam wolno do Boga mówić, Ojcze nasz, przyjaźnić się z Bogiem, bez modlitwy. Daleko nie zajdziemy. Modlitwa jest wspaniała. Kołka mi na tego się modlę. Kołka mi na tego kręka. Albo też stojąco, czy nawet cierpiąc w łóżku, modlę się. Kocham i modlę się, rozmawiam z Bogiem, bo Bóg mnie słucha. I oczywiście ja chrześcijanin nie mogę być inny niż takim, jakim nie chcę widzieć. Chrystus. Mamy świat. Jesteśmy światem świata. Świat powinien być naprawdę inny. Świat jest na pewno bezbożny nieraz, zabiera nas ten świat, ale my powinniśmy być światłem Chrystusa. Nie da się zagarnąć laickiemu, bezbożnemu światu. Zawołać radę, zawołać miłość do Boga. Mamy być światłem, mamy świecić. Jasno, które jest położone na górze, nie może się ukryć. Świeca jest na świeczniku, mówi Pan Jezus. Więc my chcemy być światłem, my chcemy iść w życie społeczne, w życie uczyśniane. Chcemy jak najbardziej się angażować w życiu politycznym, społecznym, ale zawsze w duchu światła, a światłością jest Chrystus. Ja mam światło świata, powie Bóg. Moi kochani, to niektóre podpowiedzi z mojej strony. Takie to ważne, byśmy przeżyli tę konsekrację właśnie tak duchową. Kocham się Boże. Odpowiadam na to, że Ty jesteś miłością. Ty jesteś w kościele, męcem śmierci dla mnie, bo to oznacza mi wybawienie, na krzyżu. Chcę być człowiekiem miłości. Bóg nas będzie sądził kiedyś. Miłości. I dlatego właśnie w dzisiejszej Ewangelii to wszystko mamy. Przypomniane i w duchu dzisiejszej Ewangelii. Przeżywajmy. Może one będą trwały jeszcze te ceremonie, ale tak pięknie i odprawiacie, że na pewno nie będą się bardzo dłużyć. Przeżywając te piękne ceremonie, mówmy Bogu, kocham. Wierzę w jednego